Witam na moim kanale. Dzisiaj mamy airdrop z kosmos ekosystemu. Tak jak wam w wcześniejszym filmie powiedziałem, że warto trzymać sobie atoma w swoim portofoliu, chociaż kilka sztuk, posiadać portfel Kepler i na nim trzymać ten atom stakingu, ponieważ mamy mnóstwo projektów, które teraz powstają na tym systemie i przy okazji ich otwierania e, przyznają różnego rodzaju airdropy. I dzisiaj będziemy mieli taki jeden airdrop. Zanim przejdę do omówienia, prosiłbym o subskrypcję, bo to pozwala rozwijać kanał i daje mi motywację do pracy. Przechodzimy do airdropu. Linki znajdziecie w opisie. Strona airdrop.comdex.one I tutaj jeżeli trzymaliśmy jeden z tych dwóch tokenów, czyli XPRT, jeżeli posiadaliście, to też możecie sobie sprawdzić. Oprócz tego Atoma możemy sprawdzić Klikamy tutaj w check equilibrium, i mamy tutaj możliwość wklejenia naszego adresu z portfela Kepler. Eee, przechodzimy sobie tutaj. Tu będzie należało wkleić ten adres, więc odpalamy sobie Kepler. Kepler. Po portfelu Kepler mamy różne sieci, więc należy sobie najpierw wybrać tą sieć, w której mamy jeden z tych tokenów. Po odpaleniu, po wybraniu sieci, kopiujemy sobie tutaj adres. Wstajemy. Wklejamy i sprawdzamy, ile mamy. Będziemy mieli do odbioru tego tokena. Ja mam do odbioru 17 z jakimś małym przecinkiem, po przecinku. I token jeszcze ceny swojej nie posiada, więc nie wiem, ile będzie warty. Natomiast druga sprawa to odbiór będzie możliwy w listopadzie. Tutaj jeszcze przejdę do informacji na temat tego. Okena. Wystarczyło posiadać jednego atoma. Migawka robiona była 8 października, i tutaj mamy informację dotyczącą tego, że nie mam jeszcze yy, wypuszczonej, ale w listopadzie będzie 2021 roku. No także zobaczymy, ile to będzie warte. Moja strategia na takie airdropy to jest połowę sobie sprzedaję i zamieniam na atom, yy, połowę zostawiam, bo może. Ewentualnie jakieś tam w przyszłości zyski, jeszcze albo funkcjonalność, może posiadać taką, gdzie, gdzie będzie można na tym zarobić. I jeszcze, może, taka informacja też będzie w opisie. Ja taki arkusz robię teraz i wszystkie te dropy które będziecie tam na kosmos ekosystemie, można odbierać. To będziecie mieli taką pigułeczkę tutaj, gdzie można sobie będzie sprawdzać. To wszystko po kolei Zagrajcie, zerkajcie na update, czyli kiedy ewentualnie był robiony. I wtedy sobie można przechodzić do kolejnych pozycji. I to w zasadzie wszystko. Tak jak mówiłem, warto trzymać Atoma w stakingu, no bo jest mnóstwo projektów, które będą powstawały i będzie możliwość odbioru jakichś redropów. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Cześć.